Siemaneczko, z tej strony Desłokawa. Witajcie w kolejnym odcinku, w którym zagrałem sobie grę Switch Cars. Wczesny dostęp, gra za złoty 22, G2A, polecam, zapraszam do kupna, bo jest warta tego. Wiecie co, nie będę wam tłumaczył, na czym polega ta gra, po prostu sobie w nią zagramy. Wszystko zostanie wyjaśnione podczas gry. Ogólnie tak. Możecie się domyślić, o co chodzi w grze z tyłu w tle. Tam widzicie, się przewija ekran. Samochody jeżdżą, deszcz pada. Całkiem fajna graficzka osiobitowa, muzyczka też jest spoko. I mamy rok, z którego zaczynamy i możemy od razu sobie wskoczyć w akcję. Musimy uciec do roku 2055. Już wam tłumaczę, wyjaśniam, o co chodzi. Tak, jesteśmy gostkiem, jak widzicie, pikselowatym gostkiem. Pierwsze, co musimy znaleźć, to jakiś samochód, żeby się poruszać szybciej, prawda? O, wciskamy Z, mamy trzy miejsca, ZXC, dzięki którym możemy, do których możemy ładować sobie fury, prawda? Zapasowe, o, mamy kolejną. Jeszcze weź sobie jedną, na razie mam najgorsze, jakie tylko. Zobaczcie. I tak. Musimy jechać przed siebie, słuchajcie. A to nie jest takie proste, bo kurde, tu jest czas na dole, mamy minutę na przejechanie tej do końca mapy. Jak widzicie, na dole taki biała kreska taka jest, nie? Jak dojdzie do samego końca, to jesteście bezpieczni. Jeżeli czas się skończy, to wyskoczy na nas taki chamski robal, który będzie chciał nas zabić. Także musimy zapieprzać ile sił w kołach, że tak powiem. No i możemy wyskoczyć z tego samochodu, można podmienić na szybszy. Każdy samochód ma inne statystyki, inaczej się porusza po terenie, prawda? Akurat teraz jedziemy sobie po drodze, samochód się nadaje na drogę. Także jest cacy. O kurde. No i tak, jedziemy sobie. O cholera, wpadliśmy w dziurę, zauważcie. I samochód się nam rozpierdzielił, także możemy zmienić sobie furę. I tak, zielony pasek, jesteśmy w bezpiecznej strefie, czyli tutaj czas nas nie goni, możemy sobie na spokojnie łowić samochody. Różnego rodzaju tu jeżdżą, akurat mogliby się taki znaleźć szybszy. Mamy traktor, traktor nam się nie nada. Mamy też motorek. Zobaczcie, piździka mamy, możemy piździkiem na razie pojeździć. O, to są takie stacje, które nam dają paliwa, ale na razie i tak niepotrzebne. Akurat tu chyba była naprawa, nie paliwo. No i dobra, jedziemy, słuchajcie. I tak, jak zauważyliście, mamy dojechać do roku 2055, a jesteśmy, jesteśmy w roku 1960. Z każdym rokiem będą coraz lepsze fury, także słuchajcie, warto, warto jechać. Warto, kurczę, robić progres z latami, bo im dalej, tym lepiej, naprawdę, uwierzcie mi. Kurde, to jest mega niekorzystny teren. I tutaj, słuchajcie, jesteśmy na bagnach. I teraz przydałby się nam jakaś łódź by nam się przydała, bo samochodem to my nie pojedziemy za daleko, zobaczcie. No, może troszeczkę szybciej byśmy pędzili. O, i są tory. Na torach też można fajnie sobie pod pociąg się wbić, o, zobaczcie. I pociągiem będzie szybciej. Ale niestety pociągi tylko na torach, tak? O, zobaczcie, już nie ma tego, nie ma jak jechać. Jeszcze tu jakoś przejedziemy po tych gruzach, po tym gruzie. Mamy znowu tory. Są też takie teleporty. A, to jest pociąg, który potrzebuje tych lin, wiecie, energetycznych takich. To póki co wsiadamy do innego i ciśniemy. Tym możemy jechać do woli, dopóki nie zjedziemy z torów. Bo zobaczcie, on nie ma w ogóle, nie traci paliwa, nie? Tam na tych ekranikach macie na dole paliwo pokazane. Akurat on nie, w ogóle nie zużywa paliwa, także możemy jechać i jechać. Mamy 19 sekund do przyjścia chamskiego robala, także jeszcze chyba zdążymy. Dostaliśmy refuel. Taka to jest taki ten, taka znajdźka, którą możemy w każdej chwili użyć, jak nam będzie potrzebna, z shiftem. Zdążymy. O, jesteśmy w safe zone, który przelecieliśmy za szybko, cholera, niedobrze. Ale zobaczcie, mamy samolot. Możemy samolotem sobie zrobić taki motyw, że możemy sobie wylecieć w kosmos, znaczy w kosmos, w górę. Ale kosmos tutaj też jest, spoilers. Ale ten, już tak mówię na wstępie, że tutaj są takie rzeczy, że nawet do kosmosu tu możecie się wbić, nie? A zmienimy sobie samolot, zatankujemy. Wejdźmy w teleport, który nas przeteleportuje chamsko daleko. Hen daleko. No i dobra, przelećmy się kawałek. Bo tutaj są chamskie tereny, takie niezbyt korzystne, jest woda. Zabłocona woda. Także lecimy. Ładne tereny z tyłu, zobaczcie, górzyste, piękne klimaty. Jak wpadamy w chmury, to cholera, się zwalniamy troszkę. No i mamy out of fuel, słuchajcie, czyli lądujemy, zmieniamy samochód. Obojętnie jaki na razie ten. Chociaż tam podpowiadają, że drugi byłby lepszy. No to weźmy ten drugi, no, on jest szybszy, bez kitu. Będzie woda teraz, tak jest. I teraz możemy zrobić taki motyw, że zamienić sobie możemy na przykład samolot na łódź, na motorówkę i będziemy szybciej sobie przemierzać tą wodę, nie? Mamy 35 sekund, nie wiem czy się wyrobimy. Musimy się wbić na drogę dokładnie. Co my tu mamy?
bateria. Chyba. Zmienimy sobie samochód. One są na razie, mówię, to są takie szroty, one później będą lepsze. Na razie to są lata bardzo słabe. Także tutaj nic fajnego nie znajdziemy raczej. A wejdźmy w telefon. Zawsze to troszeczkę zyskamy czasu. No i przyjedźmy się. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I robal, uwaga, i robal wpada, ale nie zdążył. Niech się pałuje ten robal. Ale jeszcze nie mieli okazji go zobaczyć, także na spokojnie. Jeszcze go zobaczycie, tego dziada chamskiego, bezczelnego. O, to jest naprawa, dokładnie, to jest naprawa. Weźmy sobie tego. Tu czasami można zrobić tak, że się możemy rozpędzić i się wpakować w samochód i się zabić, prawda, tym gostkiem. Także trzeba też ostrożnie. O, tu musimy się wbić w pociąg. Niestety nie mamy mocy tym pociągiem, także daleko nie zajdziemy. Musimy się na razie, tak wiecie, podciągać, ratować czym się da. Tracimy czas cenny. Także wsiadamy w piździka i jedziemy. Ten jest szybszy. Została nam minuta. Zauważcie, jak fajnie się muzyka zmienia, jak się rozpędzimy. Jak jesteśmy wolni, to muzyczka jest taka spokojna, a jak już dajemy czadu, to muza się zmienia. Także to jest fajny plusik. Także... O, tu mamy cysternę akurat, która ma swoją właściwość, która nam pozwala się jakby... pozwala nam zregenerować tą benzynę. Także spoko. Cysterna zawsze spoko. To nam podpowiadają, żeby tym, to tym się przejedziemy. Tu mamy jakiegoś, kurde, mieliśmy bolida. Chamsko trochę z nami pograli. O, cholera, mamy przerąbane, słuchajcie. Dobrze, że już się kończy ten biom, że tak powiem. O, tu już możemy wsiadać w samochód i jechać. Zawsze to jest szybciej niż na piechotę, cholera. Okej. To są balony. Nimi też można latać, ale to w sumie to się nie opłaca zbytnio. Samolociki też są, różnego rodzaju. Można było w sumie skorzystać z samolotu, bo zaraz będzie nas gonił robal i będzie grubo. Kurde, jest robal. Słyszeliście te? O właśnie. O, jest, widzicie? Jest skupanie. Zostaw mnie. Skurczybyk. No i jedziemy na ściółkę. Znaczy na ściółkę, na dróżkę polną. Ale fajne klimaty, tylko szkoda, że tutaj nas goni jakiś stwór z bagien. Jożin z bazin nas goni. O Jezu, zostaw mnie. Skurczybyku. Dobra. Jakoś damy radę, słuchajcie. Już nie ma lipy. Jesteśmy prawie na końcu poziomu. Wypieprzaj, dziadzie. Okej. I tu się chyba bijemy na tory. Aaaa, niedobrze. Nie działa. Szybko na górę, na górę, na górę. Zostaw mnie, robalu. Jedziesz, jedziesz szybciej. Łódź. Uwaga, wanna na środku. Zżyj wannę i spieprzaj. Dobra, mamy łódź. Słuchajcie, mamy łódź. Na łódź. Dobra, jedziemy. Znaczy płyniemy. Koniec, czysto. Mamy chwilę spokoju. Słuchajcie, możemy się tutaj zastanowić, co by tutaj ogarnąć. Jaki samochód? Na razie nic nie jeździ, jak na złość. Mamy jakieś te... O. Te, to bardzo chętnie. Dobra. To jest dosyć szybkie pewnie. Taki ten stary muscle samochód, powiedzmy lowrider, kurde. Rodu lowriderów samochód. O, tutaj grunt jest mega słaby. O, tutaj już jest lepiej, tu już możemy rozmawiać, słuchajcie. O, świetnie, dawaj rower. Rower, tak, to już lepiej chyba na ciężarówy. Możemy też trąbić. To jest mega plus. O, patrzcie jak zapieprza. Dzikus, mamy dzikusa, słuchajcie, nie rozwalmy go! Ale jest jeszcze szansa, jak rozwalimy samochód, możemy jeszcze go trzymać jakby w swoim tym, możemy go trzymać w swoim ekwipunku. Jak znajdziemy tą stację naprawczą, to możemy go naprawić i dalej jeździć, ale nie ma sensu, bo to jest jeszcze lepszy samochód, zobaczcie jak zapieprza. I sobie weźmiemy kilka tych sztuk, trzy, no i mamy świetną sprawę, słuchajcie, bo mamy trzy wyścigówki. I teraz warto by było zjechać na dół, o. Tutaj tym pasem się trzymać, bo tam podpowiadają z prawej strony, którym pasem najlepiej jechać dla danego samochodu, prawda? I najgorszy teren. To jest najgorsze co, słuchajcie. Tutaj wyskakują robale bez żadnego uprzedzenia, po prostu. To jest teren obcych i oni tu się doczują, wiecie, swobodnie. Jedziesz po kamieniach, jakoś przejedziemy. Robal już nas goni jeden. Słuchajcie, najlepiej to tu zdobyć czołga. Jak się ma czołga, to już po robalach, nie? Ojeju, bierzemy... Limuzynę! Nie! Źle zrobiłem! A! Drugi robal! Słuchajcie, mam drugiego robala. Nie wiem co to jest. Coś tam zebrałem.
Jedź limuzyno! A się dobierają nam do dupy, kurczę. O, ale skubańce szybkie, widzieliście? Bierzemy ich. Robale, odczepcie się od nas. O, widzieliście, skorzystaliśmy z tego, z zatankowania. To nam nic nie dało. Ogólnie byśmy mogli te pojazdy szybkie wziąć, ale tu będzie problem. Kurna, rozwalają nam wszystko. Dobra, ciuchcia, jedziesz. Nie, nie jedziesz. Kurde, mamy przerąbane. Mamy mega przerąbane, wszystko nam niszczą. Już mnie gryzą. Fest, musimy się chwytać. Jezu, tonący brzytwy się chwyta. Bierz pociąg, jedziemy. Nie ma lipy. Dobra, zamieniamy drugi pociąg. Jedziemy. O kurde, patrzcie, dopalacz ma. O skubaniec, to jest dopiero o tym mówiłem. Lepiej już przyrąbać tym pojazdem, pojazdem w pojazd, niż wysiąść z pojazdu i wiecie, nie zdążyć wsiąść drugi, bo się można zabić właśnie w ten sposób. Dobra, tu nas gryzą, już nas nie ma w sumie, one dalej nas jedzą. I tak to wygląda. Doszliśmy do roku 1990, mieliśmy dojść do roku 2055. Skończyliśmy na rundzie piątej, patrzcie jak to, jaką żre tego, ten pociąg. On się dalej trzyma, no. Skończył jeść. I tak to wygląda. Odblokowujemy sobie bazę danych, samochodziki, tereny, wszystko co się da, nie? I to tyle. Tak wyglądał Switch Cars. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Dosyć szybki. No niestety nie zdołałem dalej dojść, bo słabo w to gram, jak widzieliście. Ale myślę, że wam lepiej pójdzie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Na razie.